W tej wskazówce przedstawię taki ogólny zarys tego, w jaki sposób budujemy strukturę strony w oparciu o nowe semantyczne znaczniki struktury HTML5. Na potrzeby lekcji utworzyłem taką prostą stronę. Tekst zaczerpnąłem z lorem ipsum, aby nie rozpraszał uwagi. Może, żeby zobaczyć ją w całości, pomniejszymy widok w przeglądarce, czyli naciskamy Ctrl i kręcimy kółkiem myszki. Nasza strona składa się z sekcji nagłówkowej, w której umieściłem elementy nawigacyjne strony. Poniżej mamy główną treść strony. Strona główna nie zawiera odnośników po prawej stronie ani stopki, nie zawiera też linków nawigacyjnych. Jest to po prostu ta najważniejsza treść na stronie. Składa się z jednej sekcji, choć tak naprawdę mogłoby być tych sekcji więcej. Sekcja rozpoczyna się nagłówkiem. W sekcji mamy dwa artykuły. Każdy z nich rozpoczyna się nagłówkiem, a dalej posiada nagłówek pomocniczy kolejnego stopnia oraz rzecz jasna treść. Czyli pierwszy artykuł oraz drugi artykuł. Na dole mamy stopkę. Ona nie wchodzi w skład treści głównej. Po prawej stronie zaś mamy odnośniki pomocnicze. One również do treści głównej się nie zaliczają. Czyli nasza prosta strona wygląda tak. Jej kod wygląda następująco. Może zacznijmy od początku. Taki główny szablon mamy w standardzie HTML5, czyli taki uproszczony nieco zapis, o czym mówiłem w lekcji pierwszej. Tutaj mamy tytuł strony. Ta linijka podłącza nam zewnętrzną czcionkę, którą wykorzystałem w tym przykładzie. Poniżej mamy kodowanie znaków. Style na razie pominę, przyjrzymy się strukturze. Do tej pory budowało się ją w oparciu o znacznik div. Ciało naszej strony prezentuje się zatem tak. Na początku mamy sekcję nagłówkową, czyli za pomocą ID nazwaliśmy ją header. Sekcja nagłówkowa w tym przypadku nie jest zbyt rozbudowana. Zawiera tylko główną część nawigacyjną po witrynie. Dlatego tutaj nazwaliśmy ten blok nav. W bloku tym mamy listę punktowaną, która odpowiednio sformatowana dała nam całkiem przejrzystą postać linków nawigacyjnych ułożonych w poziomie. Po tym wszystkim osobny blok stanowi główny blok tej strony, najważniejszy, dlatego ID to main. Generalnie bloki te mogłyby się nazywać zupełnie inaczej. Przedstawiam tutaj tylko pewną ideę. Zasada była taka, że ID odzwierciedlało przeznaczenie tych bloków strony i zdarzało się, że programiści tak bądź podobnie te bloki nazywali. W głównym bloku strony mamy jedną sekcję, choć jak już mówiłem, tych sekcji może być więcej, dlatego temu blokowi nadaliśmy ID section. Sekcja posiada swój nagłówek oraz dwa artykuły. ID dla artykułów to article. Zaznaczam jeszcze raz, te bloki mogłyby się nazywać inaczej. Układ strony mógłby być też zupełnie inny. To tylko taki przykład. W naszym przypadku artykuły posiadają nagłówek główny, tym razem N2, oraz nagłówek taki powiedzmy pomocniczy. No i rzecz jasna treść. Poniżej umieściłem taką pomocniczą treść witryny, to ten pasek po prawej stronie strony. Tutaj dałem jakieś pomocnicze odnośniki, które mogą ułatwić zrozumienie treści głównej, ale główną treścią nie są. ID tego bloku to aside. No i na końcu stopka. Chcąc zapewnić odpowiedni wygląd strony, posłużyłem się stylami CSS. Nie będę ich tutaj dokładnie opisywał, ponieważ lekcja ta nie dotyczy stylów CSS, tak tylko w skrócie je przedstawię. Element body sformatowany jest tak. Jeśli chcecie uzyskać taki sam wygląd strony, to zatrzymajcie proszę to wideo i przepiszcie zawartość z ekranu. Określiłem tu marginesy, jak również wygląd głównej czcionki użytej na stronie. Bloku header dodatkowo nie formatowałem, sformatowałem za to blok nawigacyjny. Aby uzyskać menu poziome, użyłem następującego obstylowania. Tutaj formatowany jest znacznik UL, którego rodzicem jest blok nawigacyjny o ID nav. A tu formatujemy każdą kolejną pozycję tej listy. Oczywiście trzeba było też nadać style dla znacznika A. Między innymi usunąć podkreślenie niebieski kolor i tak dalej. Aby pozycje menu posiadały odpowiedni kolor, zarówno na stałe, jak podczas najechania kursorem, posłużyłem się tymi linijkami kodu. Tutaj mamy kolor tekstu, kiedy najedziemy kursorem na poszczególną pozycję. Dalej formatujemy główny blok, czyli o ID równym main. Dalej sekcję, z tym, że tutaj dokładnie tylko określiliśmy, jak będzie wyglądał nagłówek H1 sekcji. Dalej formatujemy artykuły, a dokładnie ich nagłówki, gdyż rodzaj czcionki mamy globalnie przypisany w sekcji body. Poniżej formatujemy pomocniczy blok aside, a dokładnie nagłówek stopnia czwartego, jaki użyliśmy, i akapit. Mówiąc dokładniej, określiliśmy tutaj marginesy górny i dolny. Następnie formatujemy odnośniki, jakie znajdują się w tej sekcji oraz podobnie, jak w przypadku menu, określamy kolor odnośnika w spoczynku oraz kolor, kiedy znajdziemy na niego kursorem myszki. Na końcu formatujemy stopkę.
I właśnie w taki oto sposób uzyskaliśmy taki wygląd strony. No i teraz tak, wszystko działa dobrze, ale my chcieliśmy to wszystko przecież mieć w standardzie HTML 5. Dlatego też strukturę tą musimy przebudować, używając nowych znaczników struktury semantycznych, czyli nadających pewne znaczenie objętego nimi bloku, choć wizualnie nie robią właściwie niczego, podobnie jak znacznik div, z tym, że on znacznikiem semantycznym nie jest. Jak przedstawiłem powyżej, w poprzednich wersjach języka tworzenie struktury strony sprowadzało się do umieszczania w dokumencie wielu elementów div, które miały przypisany atrybut ID o unikalnej wartości i często właśnie elementy nawigacyjne znajdowały się w bloku ID równym nav. Treść główna określona miała ID o wartości main. No i właśnie na bazie tego, czyli najczęściej powtarzających się ID określających pewne elementy na stronie w HTML 5 wprowadzono znaczniki semantyczne o podobnych nazwach. Znaczniki div z odpowiednimi ID zamieniamy na tagi w standardzie HTML 5. Element header określa nagłówek dokumentu lub sekcji. Jego głównym przeznaczeniem jest wykorzystanie go jako kontenera na wstępną zawartość lub na łącza nawigacyjne po stronie. W dokumencie może być użyty kilka razy, ponieważ sekcje czy artykuły też mogą mieć swoje części nagłówkowe, ale zastrzeżenie jest takie, że nie może być umieszczany wewnątrz elementów main, footer, jak również w innym elemencie header. Element nav służy do określenia sekcji linków nawigacyjnych. Jego przeznaczeniem nie są wszystkie linki, a jedynie te, które odpowiadają za nawigację po witrynie. Głównie chodzi tutaj o linki w menu górnym, menu bocznym czy menu w stopce. Na naszej stronie mamy tylko menu górne. Te linki po prawej stronie nie są elementem żadnego menu, nie należą do linków nawigacyjnych, dlatego elementem nav nie możemy ich objąć. Znacznik main służy do określenia treści głównej na stronie. W dokumencie może być użyty tylko raz i nie może być umieszczony wewnątrz innych elementów semantycznych budujących strukturę tego dokumentu. Treść objęta tym elementem nie powinna powtarzać się w innych dokumentach wchodzących w skład witryny. Powinna być unikalna. Dlatego część wspólna witryny, taka jak menu nawigacyjne, informacje o prawach autorskich i tym podobne, powinny znajdować się poza tym elementem. Notepad nie zaznaczył nam tutaj tego odpowiednio, a tym się nie przejmujcie, najważniejsze, że rozumie go przeglądarka. Treść główną stanowi sekcja. Tak jak mówiłem, tych sekcji może być więcej. Nie musi być tylko jedna. Sekcję oznaczamy znacznikiem section. Element section określa sekcję strony, która stanowi tematyczną grupę zawartości, czyli chodzi o zawartość powiązaną merytorycznie. Temat każdej sekcji powinien być jasno określony, najczęściej przez nagłówek. W skład sekcji mogą wchodzić tematycznie powiązane ze sobą artykuły, ale również artykuły mogą być podzielone na sekcje. W sekcji mamy dwa artykuły. Do ich oznaczenia też mamy stosowny znacznik. Element article określa niezależne, samodzielne treści. Można go używać wiele razy. Może dzielić się również na sekcje, a także w jego skład mogą wchodzić inne artykuły. Właściwie takie podartykuły. W takim przypadku treści podartykułów powinny być ściśle powiązane z treścią artykułu nadrzędnego. Dalej mamy blok aside. To ta ramka z linkami po prawej stronie. Tutaj też możemy zastosować odpowiedni znacznik. Element aside określa sekcję strony, którą można uznać za odrębną od głównej treści, ale która w jakiś sposób z główną treścią strony jest powiązana. Mogą się w niej znajdować jakieś paski boczne, reklamy, cytaty, jakieś dodatkowe odnośniki itd. Są one w jakiś sposób z treścią główną powiązane, ale nie wpływają na zrozumienie treści głównej. No i pozostała nam jeszcze stopka. Tutaj też mamy specjalny znacznik. Element ten określa stopkę dokumentu. Może też określać stopkę sekcji. Jest przeznaczony do umieszczania w nim informacji takich jak prawa autorskie, informacje o autorze, jakieś niewielkie informacje powiązane z treścią, dane kontaktowe itd. Elementu tego nie można umieszczać w innym elemencie tego rodzaju, w elemencie header, jak również w głównej części dokumentu określonej elementem main. Po co się to robi? HTML 5 wprowadza wiele mechanizmów oraz znaczników. Jednym z nich są właśnie znaczniki semantyczne, które same nie zmieniają formatowania, za to na przykład wyszukiwarka dzięki nim wie, z jakim tekstem, o jakim znaczeniu ma do czynienia. Ponadto takie podejście pomaga na przykład syntezatorowi mowy, który wie, co na stronie jest istotne, co jest główną treścią strony, a co nie jest. I taki jest właśnie cel wprowadzenia znaczników semantycznych. Po uruchomieniu strony niestety teraz przeżyjemy rozczarowanie. Strona nie wygląda jak poprzednio. Zniknęło całe formatowanie. Odświeżamy i no właśnie, musimy przecież style podpiąć teraz do znaczników, a nie do elementów o jakimś ID. Robi się to w następujący sposób, po prostu przed
nazwami usuwamy kratkę, czy jak to woli znak hash. W taki sposób sprawimy, że style, podobnie jak w przypadku znacznika body, podpięte będą teraz do znaczników o takich nazwach, a nie do elementów o takim ID. No i tyle. Zapisujemy plik, odświeżamy stronę i nasza strona wygląda znowu prawidłowo. Na oko wygląda tak jak poprzednio, z tym, że teraz wyszukiwarki oraz na przykład syntezatory mowy dzięki zastosowaniu semantycznych znaczników struktury wiedzą o niej nieco więcej.